Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pomału kończą się loty gołębi dorosłych. Zostało jeszcze tutaj, jak w oddziale 0299 CZES, gdzie lotuje kolega Sebastian Ostrzeliński. Ile nam jeszcze zostało lotów do końca? 4, 5? No, 3. 3. Ale będziemy się teraz dzięki temu mieli więcej czasu, żeby zająć się gołębiami młodymi. Młodymi gołębiami, tymi, które lotujemy w oddziale, ale tutaj jako kolegi Sebastiana na wspólnym wędrowniku w Czesku. Też gołębiami, które ma tutaj do rywalizacji w tym roku tutaj zgłoszone. Ty gołębi ile masz w tym roku? No w tej chwili jest około 260, nie? 260 gołębi, tak jak widzimy, one są tutaj podzielone w boksy. W tych czterech boksach, czyli prawa strona gołębnika, jest w tej chwili dokładnie 190, bo zostały spisane. Tutaj na dniach będzie spis gołębi, który również będzie aktualna na stronę. Lista aktualne. Po prostu. No dziś są przygotowane, bo mają być szczepione na ospę. Tutaj akurat na wspólnej gołębnika to trzeba tą czynność wcześniej wykonać, także dzisiaj będą te gołębie szczepione na ospę. Później, kiedy będą już szczepione, tutaj będą też wypuszczane. Kolega ma przygotowaną taką wolierę, tak? Ale tam do woliery cały czas chodzą, ale też chodzi o to, żeby one polatały sobie wokół gołębnika, zobaczyły, jak wygląda ta okolica. Treningi, później wiadomo, będą obloty, treningi, no wszystko po kolei tak, żeby jak najwięcej tych gołębi tutaj zostało. Ja tam się nie śpieszę, wiadomo, ja przyjmowałem dosyć długo gołębie, także tutaj podobnie jak w zeszłym roku wystartujemy z lotami, także uważam, że nie ma się co śpieszyć, tym bardziej, że w tym roku są upały. No w tej chwili akurat może dzisiaj nie, ale ogólnie sezon jest no, ciężki, jeżeli chodzi nawet o gołębie dorosłe. Nie? A młode to jeszcze nie wiadomo. Nie? No zobaczymy. Także tutaj te gołębie sobie siedzą, teraz mamy jako no, taką... gołębie tu jak widać nie sprzątałem nawet. No właśnie, a karmiłeś się, czy nie? Czy już mamy tak wyjedzone specjalnie wszystko? Wyjedzone, teraz już też przeszłem na trochę inną karmę, taką bardziej lekkostrawną. Praktycznie. No i te preparaty, które tutaj u ciebie nagrywaliśmy niedawno, GPS-u, też tutaj stosujesz? No też, tak jak jest w opisie, ten kolik dwa razy w tygodniu, nie? I z innych firm zakwaszacze i tą karmę w tym roku z tej O2 stosuję, nie? Także może tu. Znaczy to mieszankę, granulaty, tak? No, tutaj ciemno jest akurat, dużo nie zobaczymy, ale tutaj... Może nabiorę, nie? To jest karma tej odwójnie, to jest karma... Znaczy zmieszana tutaj zmieszana teraz z tym, weź tak odwrotnie, Sebastian, żeby to światło, żeby to było widać. To jest ten granulat. Zobaczmy. O. Czeka bardziej... Tu nie ma jęczmienia, tylko jest pęczak. No i ten granulat, nie? Myślę, że to też fajna sprawa, bo naprawdę tutaj nie ma jakichś tam wielkich problemów ze zdrowiem, przynajmniej na razie z tymi gołębiami. Odpukać. Były upały i... Każdy też mój, kto tu jest w tym gołębniku, to mówi, że specyficzny mikroklimat, że tu się nie nagrzewa przede wszystkim ten gołębnik. W upały też żeśmy tutaj też nie wypuszczali tych gołębi, także szkoda, na razie jest wszystko ok. Dobrze, tak życzymy. No wiadomo, są problemy z tymi teraz młodszymi gołębiami, ale no to są pojedyncze przypadki i pojedynczy hodowcy, nie? Także tutaj żeśmy kilka gołębi wymienili, bo też człowiek tam chce iść na rękę, tym bardziej, że też przyjąłem trochę tych gołębi rezerwowych bezpłatnie, no zawsze. Jeżeli ktoś da te gołębie i zginął nawet, czy tam jakiś tam jest upadek, to uczestnik nie traci tych pieniążków jakby, nie? Nie musi płacić za te gołębie. Tutaj będziemy obserwować, tak kolega Sebastian wspomniał, za chwilkę będziemy na stronie internetowej mieli listę tych gołębi, które są tutaj zostały, to szczegółową. Nie mają też jeszcze one założone obrączek elektronicznych. Tu są spisane, założyłem teraz te znaczniki. Jak spisywałem gołębie. Tak. Ale elektronicznych jeszcze nie mają, będziemy dopiero zakładać. Nie, no tam teraz założę, jak to wszystko będziemy przetestować, bo po zimie to trzeba jeszcze sprawdzić, czy czasami było trochę myszy jednak było przez zimę, nie? Czy czasami coś nie jest uszkodzone, także całą instalację sprawdzimy. Także będziemy testować i zobaczymy. Także na razie dziękujemy. To może jeszcze pokażę te najmłodsze gołębie. Pokażemy właśnie, są z drugiej strony, ja myślałem tam ciemno jest. Wysłali te gołębie zamienne, które tam nawet dość młode były. Tu jest ta lewa strona, powiedzmy, tu jest około... To są te młodsze akurat wszystkie. No tu są tam już te starsze, tu są najmłodsze, nie? W tym boksie, nawet oddzielnie. Widzimy tu właśnie, tak. No, to akurat nie ma ich dużo, jest jakieś 20 sztuk gdzieś, 17, to? 17, chyba, dokładnie. No, muszę tutaj mieć z nimi kontakt, bo te wiadomo. Bardziej trzeba pilnować. No, bardziej pilnować, ale też zaszczepiłem je, także są szczepione teraz. Też będą jeszcze dzisiaj szczepione na ospę dodatkowo, nie? Dobrze. Także na razie dziękujemy. No i zachęcamy wszystkich tutaj do zapoznawania się wtedy, kiedy będą te loty już organizowane, jak mówię, obloty, treningi. Będziemy tutaj na stronie publikować, jak wyglądają listy te startowe, także na razie listy lotów. Także chcę wszystkich uspokoić, że z gołębiami wszystko ok. Nie? No, zresztą z tymi, co były problemy, to na bieżąco informowałem tych uczestników. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobry lot, dlatego jeszcze popatrzmy, zachęcamy wszystkich. Tu mamy pomalutku
trawa została skoszona, ale kiedy będziemy tutaj przyjeżdżać, kibicować, będzie tutaj można sobie tutaj swobodnie zaparkować i obserwować gołębie, które będą tutaj powracać. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.